Dzień dobry i dobry wieczór. Wycinanki prasowe. A tym razem spróbuję coś powiedzieć o tym, czy tygodniki opinii to tylko jest takie miejsce, gdzie się po prostu wkłada różne teksty, a potem sprzedaje Państwu, czytelnikom, czy też może powinno to być coś więcej. Chcę mówić tym razem w wycinankach prasowych nie tylko o pojedynczych tekstach, chociaż parę jest godnych polecenia, zdecydowanie, może nawet kilkanaście, tylko o narracji. Tak jak pewnie się Państwo już oswoili, że od ładnych paru lat mówi się o tym, że w polityce, w życiu publicznym jest potrzebna jakaś przekonująca narracja i nawet jeżeli nie znamy dokładnie definicji tego słowa w tym kontekście, to trochę rozumiemy, o co chodzi, to podobnie jest moim zdaniem z tygodnikami opinii. To nie jest tylko worek, do którego wkłada się według jakiegoś porządku, na przykład działów tam kolejnych, nie wiem, krajowe, zagraniczne, gospodarcze, kulturalne i tak dalej, kolejne materiały. Tygodnik opinii nie przypadkiem, dlatego jest ich więcej niż jeden, sprzedają, czy też powinny sprzedawać pewną wizję świata, w którym żyjemy. Wtedy zyskują swój sens i wtedy pokazują swoją przewagę nad mediami tymi codziennymi, które siłą rzeczy zapchane są po prostu tak zwaną bieżączką. Tygodnik ma czas, żeby stanąć troszkę w dystansie do rzeczywistości, zastanowić się, co z tej rzeczywistości jest ważne i czy na pewno to wszystko, co było eksploatowane przez minione dni od wydania poprzedniego numeru tygodnika, jest właśnie tym, co powinno jeden do jednego się przełożyć. A może należy zmienić proporcje rzeczywistości? Może należy znaleźć jakieś tematy, które nie były eksploatowane, które wcale nie stanowiły czołówek dzienników, bo tak naprawdę właśnie z tego dystansu są trochę ważniejsze i więcej mówią nam o otaczającym nas świecie. Zanim spróbuję spuentować tę tezę, to krótki przegląd okładek, niestety tygodnik powszechny znowu nie dojechał. I ten przegląd okładek niestety troszkę częściowo przynajmniej już coś mówi o tej narracji, o której powiedziałem. To jest okładka przeglądu, czyli mamy znany trójkąt władzy, czyli Jarosław Kaczyński ze swoimi sojusznikami. Newsweek, kogóż mamy? No, będą Państwo zaskoczeni. Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem z koroną. I od razu powiem, to jest dość obłąkane, muszę powiedzieć, bo to nie jest pierwsza. Nie udało mi się znaleźć dokładnych danych, ale moim zdaniem i Newsweek, i Przegląd Polityka też zresztą Kaczyńskiego eksploatowały na okładkach w tym roku chyba przynajmniej kilkanaście razy, jeżeli nie więcej. I to w gruncie rzeczy jest wielki prezent dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo jakby krytyczne nie były teksty potem wewnątrz numerów albo headliny, czyli te hasła takie duże na okładkach, to tak czy inaczej co to oznacza? Że to jest najważniejsza osoba w naszej rzeczywistości. Muszę powiedzieć, że jestem dość zdumiony tym zjawiskiem, tym bardziej, że pamiętajmy, te tygodniki działają nie tylko na tych, którzy je w efekcie kupią i przeczytają, tylko w dużym stopniu też na tych, którzy po prostu stają przed kioskiem sprzedaży albo wchodzą do jakiegoś saloniku prasowego i nawet jeżeli wchodzą po papierosy, gumę do rzucia czy cokolwiek innego, to siłą rzeczy dobrze eksponowane na ogół okładki tygodników rzucają im się w oczy. I co widzą? Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński. Znakomita robota propagandy, tylko dlaczego taki prezent tygodniki, które ewidentnie są opozycyjne wobec obecnej polskiej władzy, robią PiS-owi, nie jestem w stanie zrozumieć. Ale to już jest trochę początek odpowiedzi na pytanie o narrację. Tak naprawdę mimowolnie, nawet krytykując, one przejmują narrację PiS-owską. Nawet jeżeli krytykują, bo decydujące w narracji PiS-owskiej jest nie tylko to, że PiS jest dobry, słuszny i zbawienny, tylko że jest jedyny, czy też jest dominujący, czy też jest decydujący o wszystkim. Taką rzeczywistość te opozycyjne tygodniki moim zdaniem nam fundują. Tym razem przeciwieństwem jednak tych dwóch jest Polityka, gdzie jest widywana już bardzo często na okładkach Olga Tokarczuk, trochę artystycznie przekształcona,
Ale istotniejsze jest co innego. Otóż ta Tokarczuk ma okładkę nie dlatego, że dostała jakąś kolejną nagrodę, a ciągle jakieś dostaje, tylko dlatego, że napisała specjalnie duży esej do polityki i w dodatku to nie jest jednorazowa sprawa. Otóż polityka postanowiła zamieścić cały cykl eseistyczny, który rozpoczyna tylko Tokarczuk, a potem jeszcze będzie Agnieszka Holland, Marian Turski, Anda Rotenberg, Ewa Bińczyk, Urszula Zajączkowska, Zbigniew Mikołajko. I kuratorami tego projektu są Edwin Bendyk, a więc polityka, ale też Fundacja Batorego od jakiegoś czasu, nowy jej prezes, i Irek Green. To jest bardzo piękny tekst. Wydaje mi się, że w niczym nie gorszy, a może nawet ciekawszy od jej słynnej noblowskiej mowy. W dodatku tekst, który podoba mi się paradoksalnie też z pewnego bardzo formalnego punktu widzenia. Otóż nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale tygodniki opinii są mocno sformatowane, nie tylko jeżeli chodzi o tematy, ale również o objętości. Na ogół jest tak, że taką dominującą formą to są dwie strony, czasem trzy, maksimum cztery. Praktycznie nie ma w tych tygodnikach, sprawdźcie to sami, jeżeli będziecie mieli w ręku, większych materiałów. Jeżeli to są czasem o jedną stronę, kiedy jest bogacie ilustrowany albo jakiś, nie wiem, wywiad z bardzo wybitną osobą, to niby z jednej strony ma służyć temu, że współczesny czytelnik nie lubi długiego czytania, tylko to powoduje też drugi efekt. Otóż taki, że wiele poważnych i trudnych tematów zostanie uproszczonych, zostanie odchudzonych, zostanie źle wyjaśnionych. Rzeczywistość, w jakiej żyjemy, zawsze zresztą pewnie tak było, ale my mamy do czynienia z naszą bieżącą rzeczywistością, jest czasem cholernie skomplikowana. I po prostu czasem jest tak, że nie da się dobrego jej wyjaśnienia, dobrego jej opisania i wyjaśnienia włożyć w taki utarty schemat wielkości tekstu w tygodniku. Dlatego bardzo lubię pisma, które mają odwagę przełamać ten schemat i kiedy jest rzeczywista merytoryczna potrzeba, zrobić coś zupełnie innego. Bo ten tekst Olgi Tokarczuk ma, proszę bardzo, jedna rozkładówka, czyli dwie strony, druga, czyli cztery w sumie, trzecia, czyli sześć i siedem. I to jest być może wyjątek od reguły, ale regułę poznajemy właśnie przez wyjątki, powiem więcej, reguła jest ciekawsza dzięki wyjątkom. Ja nie będę tego mądrego i pięknego eseju streszczał, ale na sam koniec Olga Tokarczuk proponuje nam ognozję. Szczerze powiem, nie był to termin, który natychmiast pojawił się, którego wyjaśnienie pojawiło się w mojej głowie, ale Olga Tokarczuk go słownikowo wyjaśnia, pisząc, że ognozja to proces poznawczy, który odzwierciedlając przedmioty, sytuacje i zjawiska, próbuje uporządkować je w wyższy, współzależny sens. Potocznie, umiejętność syntetycznego podejścia do problemów poprzez poszukiwanie porządku zarówno w samych narracjach, jak i detalach, drobnych częściach całości. Upośledzenie w zakresie ognozji przejawia się niemożnością postrzegania świata jako integralnej całości, czyli widzeniem wszystkiego osobno. Zaburzona jest wtedy funkcja, wgląd w sytuację, syntezy i kojarzenie faktów, pozornie zupełnie ze sobą niepowiązanych. W terapii często używa się metody leczenia powieścią. Ambulatoryjnie stosuje się też opowiadania. I ta definicja tego terminu niesłychanie, a zupełnie przypadkowo zbiegła się właśnie z moim myśleniem, że tygodniki opinii, choć moim zdaniem po to zostały kiedyś wyjaśnione, właśnie z tym mają problem. Ja już wielokrotnie tu powtarzałem, że one niestety najczęściej odgrzewają kotlety z minionego tygodnia, od poprzedniego numeru tygodnika, pisząc czasem trochę lepiej, owszem, ale w gruncie rzeczy to samo, co już dowiedzieliśmy, czego dowiedzieliśmy się na co dzień z dzienników czy też z portali informacyjnych. Natomiast brakuje nam, i do tego są mądre media, te nie takie szybkie i błyskawiczne, kogoś, kto właśnie da nam umiejętność syntetycznego podejścia do problemów przez poszukiwanie porządku, zarówno w samych narracjach, jak i w detalach, drobnych częściach całości. Tego bardzo często nie ma w tygodnikach.
i są one takim workiem, do którego według schematu, o którym mówiłem na początku, mamy działy, to wrzucamy tam kolejne rzeczy. Polityka, to trzeba coś z polityki krajowej. No to z polityki krajowej wrzucimy Kaczyńskiego, bo przecież nic poza tym się nie dzieje, tak? Zagranica, to wrzucimy, nie wiem, Trumpa. I tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy czasem spisy treści tygodników są dla mnie tak obliczalne, że jeszcze zanim się ukażą, to ja właściwie mogę powiedzieć, o czym one napiszą. A to śmiertelne niebezpieczeństwo. Tygodnik powinien mnie przynajmniej do jakiegoś poziomu zaskakiwać. Pokazywać mi jakiś aspekt rzeczywistości, aspekty rzeczywistości, albo jakieś jej fragmenty, których właśnie w codziennym pędzie nie dostrzegałem. Po to mają mi dać dystans. Bardzo często niestety go nie dają. Mimo tej całej krytyki jest trochę tekstów, które mogę polecić, na szczęście. W Newsweeku to jest tekst Aleksandry Pawlickiej, Wykluczeni z Kościoła, czyli o tych wszystkich, którzy niejako przymusowo, czyli właściwie my wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy stali się apostatami, złożyli te formalne papiery. Aczkolwiek uczciwie powiem, czytałem takich tekstów już wiele i ten mi wiedzy specjalnej nie dostarczył. No ale temat niewątpliwie jest gorący, on trochę przypomina o tym, że to od naszych indywidualnych decyzji dotyczących chodzenia na msze, uczestnictwie w różnych innych obrzędach, ale też na przykład jeżeli chodzi o nasze dzieci, czy wnuki już, i pierwsza komunia, i bierzmowanie, i różne takie elementy, już nie mówiąc o religii w szkołach, to są momenty, kiedy mamy wpływ na rzeczywistość. I może warto czasem, zamiast tylko krytykować Kościół, po prostu podjąć pewną twardą decyzję. To wcale nie jest tak, że dziecko, któremu wytłumaczymy, dlaczego niekoniecznie powinno chodzić na religię, albo brać udział w przygotowaniach do pierwszej komunii, będzie głęboko nieszczęśliwe. To od naszej inteligencji i mądrości zależy, żeby mu to wytłumaczyć. Ja, co prawda w czasach zupełnie innych, jako jedyny w klasie nie chodziłem na religię, wtedy jeszcze do parafii. I mimo, że raz czy drugi spotkały mnie jakieś drobne, głupawe złośliwości ze strony koleżanek czy kolegów, to muszę powiedzieć, że zbudowałem sobie na tym pewną dumę, że jestem inny niż wszyscy. Być może dzisiaj też to jest coś do użycia. Jest wreszcie w tym samym Newsweeku rozmowa Jacka Tomczuka z grupą niedawnych absolwentów Batorego. Mówię niedawnych, bo i za to chwalę Newsweek. To jest kolejny, nieraz kolejna pięta Achillesowa w ogóle mediów, że nie wracają do różnych wydarzeń, które kiedyś opisały. Otóż czas jakiś temu, jak rozumiem, dwa lata temu, Tomczuk zrobił właśnie z grupą maturzystów z Batorego rozmowę o ich oglądzie świata i teraz do nich wrócił. Ja nie będę zdradzał przebiegu tej rozmowy, ale to jest ciekawe, kiedy oni sami konfrontują się ze swoimi poglądami sprzed dwóch lat i je weryfikują. To jest bardzo ciekawe, niezależnie od tego, na ile z tymi poglądami się zgodzimy, czy nie. I cześć i chwała, bo jako czytelnik ja tego typu kontynuacje uwielbiam i uważam za niesłychanie wartościowe, bo to też jest głębsze badanie rzeczywistości. Kiedy, jak mówię, dwa razy wchodzimy, no może nie do tej samej wody, ale jednak do tej samej rzeki i właśnie patrzymy, jak ona się zmieniła. Bardzo cenna i ciekawa wiedza. Jest również dość interesująca rozmowa o, co prawda, znowu bardzo często już eksploatowanym temacie, czyli folwarcznym stylu zarządzania, jaki jest w Polsce, w pracy w ogóle. I tutaj dwójka badaczy, bardziej co prawda dziennikarzy, ale merytorycznie zajmujących się tym tematem, w rozmowie z Wojtkiem Staszewskim, Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa UW i Agata Kostrzewa, doktorantka na tym Wydziale Dziennikarstwa, którzy mówią dość ciekawe i dość smutne rzeczy, nie tylko o pracodawcach, ale może przede wszystkim o nas samych. To znowu troszkę tak, że może nie chodzi tylko o to, żeby narzekać, że inni są źli, ale zastanowić się, co możemy zrobić, żeby to było inaczej. I wreszcie dość cenny tekst Konrada Sadurskiego, podsumowujący rosnącą jakąś przedziwną aferę wokół Leszka Czarneckiego. Cenny mówię, bo właśnie podsumowuje, tłumaczy i wyjaśnia, choć oczywiście jaka będzie puenta tej całej historii, nie wiadomo. W przeglądzie z kolei
no, poniekąd zbliżony do tego z Newsweeka temat, czyli mamo, tato, jestem ateistą. I tym razem to są narzekania, jak straszne rzeczy się dzieją w szkołach i jak dzieci są, że tak powiem, przymuszane do nawet jeżeli nie chcą i są formalnie wypisane, czy też niezapisane właściwie, do różnych rytuałów religijnych. Tylko znowu takie mam wrażenie, że to jest takie bezsilne załamywanie rąk i nie ma jakiegoś pomysłu na głębsze załatwienie tego tematu, ale uczciwie powiem, lepiej takie i przypominanie o tym problemie niż nic. I wreszcie ja mam, o czym wszyscy moi znajomi na Facebooku wiedzą, raczej lewicowe poglądy, dlatego też z zainteresowaniem i ze smutkiem przeczytałem też taką analizę Michała Syski, to jest publicysta i dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej imienia Fryderyka Lassala, pod wszystko mówiącym tytułem, dlaczego lewica jest wciąż na marginesie? No jest. Ośmieliłbym się powiedzieć, że zresztą chyba nie będzie to wbrew temu, co Michał Syska pisze, że znowu, tak jak w przypadku tygodników, brak jej narracji. Ja czytam o bardzo wielu ciekawych akcjach, które głównie członkowie Razem podejmują, o ich bardzo dużej aktywności w różnych sprawach i na poziomie, nie wiem, projektów ustaw i interwencji w różnych drobnych albo mniej drobnych ludzkich sprawach w całej Polsce. Tylko że to kompletnie nie przekłada się na coś, co właśnie można nazwać narracją. To jest jakiś zbiór niepowiązanych ze sobą wydarzeń, bardzo cennych. Nie o to mi chodzi, żeby Razem z tego rezygnowało, tylko nie potrafią tego przekuć w jakiś przekaz, który dociera również do tych, którzy akurat nie są przedmiotem tych interwencji. Ważny tekst Syski, nie wiem, czy on coś da, niestety. I wreszcie z takich tekstów, które ja lubię, bo mi coś tam tłumaczą ze skomplikowanej rzeczywistości. Ja już parę razy się natknąłem na informację, że jakąś niesłychanie ważnym czynnikiem w nadchodzących już wyborach w Ameryce prezydenckich będzie poczta amerykańska. I tutaj w dobrym tekście korespondencji ze Stanów Elizy Sarnackiej-Mahonej mam wyjaśnione, o co to chodzi, ale nie zdradzę. Sami to Państwo przeczytajcie, bo warto wiedzieć, no a ten wybór akurat Amerykanów no, będzie bodaj chyba najważniejszym wyborem, przynajmniej jesieni, ale tak naprawdę będzie decydował o bardzo wielu różnych sprawach, również w Europie i na całym świecie przez wiele najbliższych lat. Dlatego to wyjaśnienie roli amerykańskiej poczty jest tak ważne. I wreszcie polityka, w której już chwaliłem i zachęcałem bardzo do eseju Olgi Tokarczuk, ale na pewno jeszcze bardzo warto Grzegorza Rzeczkowskiego, który przypomina sprawę głośną, ale już jakby też zapomnianą, Pegasusa, czyli złośliwego oprogramowania szpiegującego. I pisze o jego roli w sprawie Sławomira Nowaka, gdzie prawie na pewno, bo problem polega na tym, że dzisiaj polskie służby specjalne w ogóle są poza wszelką kontrolą demokratyczną. Nigdy z tym nie było w Polsce dobrze, ale tak strasznie jak za czasów PiS, no to jeszcze nigdy nie było. To jest już pewien przejaw państwa właściwie w pełni autorytarnego. Posłowie opozycji właściwie są zupełnie bezradni, ale tym ten temat jest ważniejszy i ciekawszy. Jest wreszcie bardzo ciekawe z rzeczy zagranicznych, o której nie wiedziałem, a który dużo więcej mówi o takim naszym dość wyidealizowanym obrazie Czech. Bardzo często się spotykam z takim płaczem, że dlaczego u nas nie jest tak normalnie jak w Czechach. Otóż w Czechach też, proszę Państwa, nie jest normalnie. W niektórych aspektach jest wręcz fatalnie. I tutaj Tomasz Maćkowiak tym razem opisuje sprawę tego, jak marszałek czeskiego senatu, czyli taki czeski grodzki, Miloš Vystrčil, odwiedził Tajwan. Co stało się, co było przyczyną gigantycznej awantury w samych Czechach, i to nie tylko w elitach politycznych, ale również w opinii publicznej. Bo cóż pan marszałek zrobił? No, przeciwstawił się Chinom. A dzisiaj właściwie już nikt się Chinom nie przeciwstawia. Bardzo interesująca rzecz. Agnieszki Krzemińskiej o pandemii na wyższych uczelniach. I znowu, parę już tekstów na ten temat było.
Pisała też o tym Gazeta Wyborcza w bardzo ciekawym eseju profesora Sadurskiego kilka dni temu, ale Agnieszka Krzemińska zamieszcza bardzo dużo konkretnych informacji mówiących też w ogóle, jak ten system wyższych uczelni, przede wszystkim tych wielkich i sławnych, tych różnych Harvardów, Oxfordów, Cambridge i tak dalej, funkcjonuje i czym pandemia, a konkretnie przejście na zdalne nauczanie, może się skończyć dla całego systemu wyższego nauczania właściwie na całym Zachodzie, a pośrednio właściwie i na całym świecie, dlatego że te elitarne uczelnie wypełnia dzisiaj tłum płacących straszliwe pieniądze studentów z Chin, z Indii, z Ameryki Południowej, z Wietnamu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo cenna lektura mówiąca dużo o świecie. I wreszcie ciekawostka, ale ponieważ ja zawsze w ogóle uwielbiam w polityce dział popularno-naukowy i tym razem Michał Różdżka mówi o tym, co odkryła najnowsza kosmiczna misja, która robi rentgenowskie zdjęcia Wszechświata. Ja to mogę tylko napisać, że tak wygląda Wszechświat na zdjęciach rentgenowskich. Taki piękny i kolorowy, choć oczywiście te kolory są sprawą umowną. Tekst z jednej strony informacyjny, bo mówi po prostu o misji pewnej sondy, niemiecko-rosyjskiej skądinąd, głównie niemieckiej, jeżeli chodzi o technologię, ale pasjonujący, bo jakoś tam przybliża i w pewnym sensie może stawia nas w takim dystansie wobec tego, co się dzieje na tym ziemskim łez-padole, ale też w polityce jeszcze dwa bardzo ciekawe materiały historyczne. Jeden to Ryszarda Jamki o Jakubie Szeli. Czy to był morderca? Jak chyba mamy wszyscy zakodowane, bo przecież kiedyś tam wszyscy się zetknęli z weselem mego ojca Piłą Różneli. Czy ludowym herosem, czy narodowym bohaterem. Bardzo cenny też zestaw po prostu informacji, kim był Jakub Szela. A drugi, no to powiedziałbym człowiek, instytucja, ale też, więc właściwie nie trzeba go reklamować, ale trzeba wiedzieć, że w tym numerze Polityki jest też wywiad z Andrzejem Friszke, wybitnym profesorem historii, który przeprowadził Tomasz Targański i który mówi o tym, kim, próbuje odpowiedzieć na pytanie, kim byli komuniści w Polsce. Niesłychanie ciekawy, mądry, jak to zwykle w przypadku Friszkego tekst. I wreszcie również, choć ukryty skromnie w dziale kultury, bo dotyczy filmu tym razem, wywiad z Agnieszką Holland Janusza Wróblewskiego. Pretekstem jest jej nowy film Szarlatan, ale jak to zwykle u Agnieszki Holland bywa, mnóstwo niesłychanie mądrych i głębokich myśli o nas samych, o braciach Czechach, o totalitaryzmie, o ludzkiej wolności. No, mnóstwo ciekawej lektury. Puenta powinna być właściwie taka, nie jest tak źle, skoro mogę tyle Państwu polecić, ale z drugiej strony problem polega na tym, że tygodnik powinien być czymś, co się komponuje w pewien utwór. To jest troszkę tak jak z dobrymi spektaklami teatralnymi albo dobrymi filmami. Możemy czasem wynająć dobrego reżysera, mieć dobry scenariusz, wziąć dobrych aktorów i nic z tego nie wychodzi. I ludzie nie idą do kina, albo wychodzą z kina, albo jeżeli nawet obejrzą do końca, to przysięgają sobie, że już więcej nie pójdą. Jest jeszcze coś takiego w przypadku sztuki jak chemia między ludźmi, coś bardzo metafizycznego, ale w dziennikarstwie, mimo że to bardziej rzemiosło niż sztuka oczywiście, też coś takiego jest. To się bierze ze współpracy ludzi, nie z tego, że iluś lepszych czy gorszych dziennikarzy i redaktorów usiądzie i każdy wykona swoją robotę, a potem ktoś to zlepi w jeden tam 80, 100 czy 120-stronicowy numer. Nie, jest jeszcze coś takiego, o czym właśnie próbuje nas przekonać Olga Tokarczuk, o tym, że dobry tygodnik opinii to ten, który próbuje nam rzeczywistość uporządkować w wyższy, współzależny sens. Jeżeli tygodniki będą potrafiły to robić, to wtedy będziemy je chętniej czytali.